uginanie francuskie za głowę z gryfem łamanym, bądź z gryfem prostym, bo można do tego ćwiczenia również użyć gryfu prostego, jest ćwiczeniem na triceps, które rozwija ogólnie masę i siłę tych mięśni. Siadamy sobie, bądź podpierając plecy, bądź bez podparcia pleców, na ławce, ramiona wyprostowane nad głowę i od tej pozycji zaczynamy pierwsze powtórzenie. Uginamy ramiona za głowę, staramy się łokcie trzymać w miarę wąsko, staw barkowy zablokowany i ruch odbywa się tylko i wyłącznie w stawie łokciowym. To jest opuszczanie ciężaru z wdechem i do góry robimy powtórzenie z wydechem. To jest ćwiczenie izolowane. Można to ćwiczenie wykonać jeszcze w inny sposób, jako ćwiczenie wielostawowe, tak jak teraz robi Bartek, czyli łokcie idą na zewnątrz i odbywa się również ruch w stawie barkowym. To jest ćwiczenie, w którym użyjemy znacznie większego ciężaru. Wpływa ono przede wszystkim na siłę naszych mięśni tricepsów. Tak wygląda prawidłowa technika tego ćwiczenia.